Dobry wieczór. Właściwie nawet nie wiem, jak mam zacząć, bo jestem tak przejęta tym, że jestem. Ja jestem pierwszy raz tutaj na TVR do Waszej dyspozycji. Ja witam serdecznie wszystkich, tych, którzy mnie znają i tych, którzy mnie nie znają, no bo przecież wiadomo, że cały czas przypływają nowi widzowie. Otóż nazywam się Dorota Haładyn-Wiel i od 16 lat zajmuję się uzdrawianiem rodu. Taką metodę sobie wymyśliłam, wymedytowałam, natchnienie przyszło i zaczęłam naprawiać swój ród. W moim rodzie był niejaki Zabłocki, więc wiecie, że nie miałam lekko, no, ale to pozmieniałam. Pozmieniałam to też dla swoich dzieci, bo tak to jest, że dziedziczymy wszystko. Wszystko na nas spada po tych naszych przodkach. Fajne rzeczy i trudne rzeczy, więc te fajne zostawię, a te trudne usunę. Co trzeba zrobić, żeby się dostać do studia? Po prostu zadzwonić 708-788-011. Możecie dzwonić i proszę o podanie imienia, daty urodzenia i powiecie, proszę uzdrowić moje drzewo genealogiczne i to zrobię. Możecie też poprosić o odpowiedź na pytanie, bo ja, kochani, bywam jasnowidzem, jak ja to mówię. Oczywiście mam swoje karty, jedną talię, którą sama stworzyłam do analizy tego rodu, analizy tego drzewa genealogicznego, a drugie karty klasyczne, na nich się znam, uczyła mnie tego moja babcia, no bo przecież mówiłam wam, że to wszystko pokoleniowo się dzieje. Przywiozłam wam serduszko, czerwone serduszko. Wiem, że walentynki były, ale miłość zawsze jest ważna, najważniejsza, pierwsza przed wszystkim. Uwierzcie mi, więc tak z miłością do was, do tych moich wszystkich ludzi, którzy znają mnie, czekają na programy, którzy już się odezwali, że czekają na ten program. No bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że mogę dla was być. To jest ostatnie spotkanie w tym miesiącu i ostatnie na TVR póki co, ale my wrócimy, odpoczniemy. Wróżki też czasem muszą spać i jeść i różne rzeczy robić, więc mam nadzieję, że to nie będzie taki koniec, że koniec. Niemniej jednak pierwszy raz jestem do waszej dyspozycji na tej antenie, na tej stacji TVR i bardzo się cieszę, że z wami będę, a będę z wami też dzisiaj na TVN-ach w nocy od 1:50 i też będę tam na was czekała i jutro też będę na was w nocy czekała, trochę później niż dzisiaj w nocy, ale mam nadzieję, że przed sobotą, bo to będzie z piątku na sobotę, będziecie ze mną. Możecie też dzwonić do naszych specjalistek, naszych kochanych wróżek, Sybilli, mojej kochanej Szaddaj, Szandory, którą znam osobiście od lat. Więc zapraszam państwa serdecznie. Możecie dzwonić do mnie z zagranicy, słuchajcie. Zaraz wam się wszystko wyświetli tutaj pod moim wizerunkiem. Zanim się wyświetli, to wam powiem, że możecie pisać SMS-y pod numer 92 544 92 544. Jeżeli nie da rady, bo jest limit wprowadzony od grudnia ogólnopolski, że można tylko jednego SMS-a premium wysłać, więc można zadzwonić do swojego operatora, prosić, aby ten limit zwiększyć do jakiejś tam kwoty, którą macie na myśli. Krok po kroku wszystko wytłumaczone jest na stronie naszej www.astratv.net i tam krok po kroku, jak to zrobić, żeby sobie zwiększyć ten limit, aby spokojnie wysłać tu SMS-y, uzdrowić siebie, swoje dziecko, no bo wiadomo, wasze dziecko ma ten ród trochę inny niż wy, co nie? Tak sobie myślałam, jadąc tu do was, jaki temat ruszyć? No przywiozłam to serce znów o miłości. Temat rzeka, o miłości powiedziano przez wieki wszystko. Ach, jest tabelka, która mnie interesowała, mianowicie jeżeli chcecie wysłać SMS-a, chcecie zadzwonić do studia i skorzystać ze swojej karty, gdziekolwiek na świecie jesteście, to na ten warszawski numer możecie zadzwonić z całego świata, gdziekolwiek byście byli. Pozdrawiam serdecznie Polonię. Jest tak, że wiem, że nas słuchacie, oglądacie, że tęsknicie. Pozdrawiam was bardzo ciepło. Los was rzucił za morza, oceany z różnych powodów. Albo właśnie przez miłość, albo za pieniędzmi, za fortuną.
czy z innych przypadków losowych, więc jeżeli tam jesteście, to was serdecznie, ciepło pozdrawiam i zapraszam do tego, żebyście korzystali ze swojej karty i skontaktujecie się tu ze mną, gdziekolwiek byście byli na świecie, bo to jest telefon prosto do studia, więc zapraszam was gorąco do tego, żebyście do mnie dzwonili, do mnie pisali. Już słyszę tutaj z reżyserki, że mam pierwszego SMS-a, więc ktoś siedzi i ogląda ten program. Nie ma nas dzisiaj na Facebooku, ale nagrywa się program i na pewno będzie dostępny na YouTubie, więc nie martwcie się, kochani. Do pani Dorotki, Brygida, proszę o zdrowienie drzewa i co dobrego mnie w tym roku czeka. Rzadkie imię Brygida, prawda, kochani? I teraz jak będę robiła Brygidkę, to zobaczycie właśnie ci, którzy pierwszy raz mnie oglądają, jak to drzewo, jak ten ród oczyszczam. 21 kwietnia 84, czyli młodzież nas ogląda, tak? Brygida się zgodzi ze mną, że jest młodzieżą. Uparta bardzo osoba Brygida, bardzo, ale bardzo kochany człowiek, bardzo. Tylko jak się uprze, to amen. Zosia, Samosia, ja sama i koniec. Wszystkich ze wszystkiego wyręczy, pomoże. Dobry bardzo człowiek. Skończyć z tą łatwowiernością, pani Brygido. Oczywiście, że uzdrowię to pani drzewo. Popatrzymy, co w tym rodzie siedzi, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Zdrowotnie uważać na kości, głowa słaba, czyli nerwy, ciśnieniowe rzeczy. No teraz to może za wcześnie w tym wieku na ciśnieniowe sprawy, ale wszystko, co w obrębie głowy, oczy, uszy, zatoki, to wszystko, co związane z głową. No i nogi, bo pani wszystko biegiem, nic powoli, silna bardzo osobowość. Czemu ciężko? Z linii ojca jest klątwa. Tak ciężko zacząć program od klątwy, bo wiadomo, że klątwa to jest trudna energia. Trzeba popatrzeć na to życie taty, męskiej części rodu, jak wyglądało, bo jeżeli jest klątwa, to ona lubi niszczyć wszystko po drodze. Ale ją sprzątamy. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, działanie czarnej magii, klątwy, ludzką zazdrość, zawiść, problemy w związkach, depresję, wszelką przemoc, choroby. Z drzewa genealogicznego Brygidy, z linii ojca i matki, wypełniam Brygidę i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, wiara w siebie, szczęście, pieniądze, żeby do pani przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty u Brygidy z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi, śluby samotności, śluby ubóstwa na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko, usuwam pierwotne energetyczne przyczyny wszystkich zaburzeń u Brygidy. Drzewo genealogiczne Brygidy jest uzdrowione. I teraz popatrzymy, bo Brygida tutaj zapytała mnie, co się mi w tym roku wydarzy. No, początek roku, prawda? Dzisiaj ostatni dzień lutego, więc jesteśmy na początku roku. Więc nas obchodzi, co będzie dalej. Dużo nerwów przez mężczyznę, bardzo dużo. Ale tu i teraz. Czyli niech się wydzieje teraz, jak zrobiłyśmy drzewo i potem niech już będzie spokój. Jeśli chodzi o stronę finansową życia, to podróż jak najbardziej wskazana, bo ta podróż da rozwój finansowy, ekonomiczne spełnienie. Problemy odchodzą około września zupełnie, zupełnie, ale cały czas pani w tym roku jakoś tak bez przerwy w podróży. No ciekawa jestem, czy tak tutaj się to spełni. Możliwa zmiana pracy, pracodawcy pod koniec roku. O, to tak na szybko, co można powiedzieć o tym roku. Wiadomo, że przy czyszczeniu drzewa będą się różne rzeczy zmieniały, będą się działy trudne i dobre rzeczy, tak żeby to drzewo się oczyściło. Ci, co mnie znają, wiedzą, że ja zawsze tak mówię i tak też podchodzę do tego, że my błądzimy w życiu, no bo to tak jest, że popełniamy te błędy, ale coś takiego jak grzech nie istnieje, dlatego mówię o tym, że nie dajcie sobie wkręcić, że grzeszycie. Po prostu macie mieć ścieżkę poznania, macie wszystko, wszystkiego doświadczyć i doświadczacie. Nie każdemu to jest dane, no niektórzy mają inne zadanie na ziemi, niemniej jednak
nie dajcie sobie wmówić, że cokolwiek jest grzechem, jest błędem. Źle, złe rzeczy robić, bo one do nas absolutnie wracają. Ja o tym będę dzisiaj cały program mówiła, jeżeli dojdę do głosu, bo przecież jak będą telefony i będą SMS-y, no to będę musiała się wami, kochani, zająć. Więc tak jak ustaliliśmy, dzwonimy albo piszemy SMS-y pod numer 92 544, bo niestety nie ma tutaj na belce tego numeru, ale 92 544 Państwo zapamiętacie, piszecie, tak jak Brygida napisała imię, proszę uzdrowić drzewo, data urodzenia i żeśmy zrobili, naprawili to drzewo. No i możecie korzystać też ze swoich kart, gdziekolwiek na świecie jesteście, to jest warszawski numer telefonu tutaj do nas i zapłacicie kartą i dostaniecie się tutaj, możecie poprosić też, żebym wiadomość głosową możecie zostawić tutaj, wyświetli mi się na tablecie wasze pytanie czy wasza prośba i też was wesprę i pomogę. Więc zapraszam was do tego, żebyście korzystali, bo tak jak mówiłam, pierwszy mój i ostatni program, mam nadzieję, że tylko na chwilę znikniemy tu wam z ekranów i powrócimy. Liczę bardzo na to, że będziecie, bo tak ważną sprawą jest to, aby uzdrowić swoje drzewo genealogiczne, aby pomóc temu rodowi się dźwignąć z kolan. Wszystko, co się dzieje w naszym domu, w naszej rodzinie, wynika absolutnie z tego, jak żyli wasi przodkowie. Czy źle działali, czy źle się zachowywali, czy mieli problemy z nałogami, z nieuczciwością, czy używali magii. Nie myślcie sobie, że to jakieś średniowieczne moje gadanie, że jest magia. I do dzisiaj stosowana jest magia miłosna, albo na fortunę, albo jeszcze na 30 innych rzeczy. Jeżeli jest używana w dobrą stronę, przy użyciu świec, energii miłości, to nie mam nic przeciwko temu. Niestety zawsze kusi ta druga strona, ta zła strona, żeby zdobyć mężczyznę, kobietę, żeby zdobyć fortunę nie uczciwie, tak jak się należy, tylko poddając się magicznym działaniom. No, nie chciałabym mieć mężczyznę, którego zdobyłam poprzez magiczne działanie. No bez sensu, prawda, kochani? Tym bardziej, że potem już nie chcecie tego mężczyzny, a się wyplątać ciężko. No bo niestety to działa latami, latami, latami. I jeszcze schodzi na następne pokolenia. Więc wy macie prostą drogą, kochani. Tylko prosta droga jest ważna i poświęcenia czasu, myśli i serca. Nikt nie dzwoni, a ja tutaj liczyłam na to, że ten 708-788-011, że on będzie cały czas pracował, bo przecież ja jestem pierwszy raz tutaj na tym programie o tej godzinie do waszej dyspozycji. Potem w nocy do TVN-u ciężko się dodzwonić, ale tu przecież słyszycie, że linia wolna, nikt nie dzwoni, z nikim nie rozmawiam. Ale żyjecie, jesteście tam, bo słyszę, że przyszedł kolejny SMS. Zanim ten kolejny SMS odczytam, to chciałam bardzo, bardzo ciepło pozdrowić Anię i Zbyszka, moich przyjaciół serdecznych. Całuski mocne, kochani, bardzo mocne. Wiem, że Elunia mnie słucha, więc też ją całuję mocno. Zaraz się przytuli do tego swojego Piotrusia i będzie cała szczęśliwa. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie znają i wszystkich tych, którzy mnie nie znają. Przytulam was mocno do serducha, no zresztą wam przywiozłam takie serducho, żeby wam powiedzieć, że jesteście ważni, że bez was programu nie ma, że myślę o... Jest? Jest. Jest. Z Zielonej Góry je przytargałam, kochani. Przytargałam, no ciężko nie było. Tam zaraz ja nie dźwigałam, mój mąż kochany. No dobrze, no to do pracy, bo czasu mamy mało. Wiecie, że kończymy za 15:20, więc godzinka i 15 minut tylko, więc dzwonimy. Korzystajcie z tego, że jestem do waszej dyspozycji, bo przecież będę teraz, dzisiaj w nocy, jutro w nocy i znów zniknę wam na długo. Naprawdę, trochę się boję powiedzieć, na ile zniknę, bo moja dyrekcja jest w reżyserce i usłyszy, że znów przyjadę za półtora miesiąca, to nie będzie dobrze ze mną. Ale jest telefon, cudownie. Witam pięknie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam ja panią. Ja mam prośbę taką, chciałabym mało uzdrowienie drzewa genealogicznego. Dobrze. Ale jest
A proszę powiedzieć mi, jak ma pani na imię? Ewa. Ewunia. Ewunia, teraz swoje drzewo, tak? Tak, 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 no swoje, dobra. Swoje. No, dobra. No oczywiście. Data. Najważniejsze. Data? Data urodzenia, tak. 19.10. Tak. 1954. Dobra. Ewunia, co z daty urodzenia? Problemy rodzinne, pani specjalność, a z drugiej strony jest pani bardzo rodzinną osobą. No po prostu tu, jak usłyszałam pani głos, to myślałam, że pani może ma 30 lat, a pani 54 rocznik, a głos młodziusieńki. Kłopoty rodzinne, na pewno się zgadza, że jak nie swoje, to cudze, wiecznie uwikłana w kłopoty rodzinne, ale jest pani osobą rodzinną, jakby też trochę lęków. Niemniej ta dziesiątka, czyli ten miesiąc urodzenia, to jest taka Wańka Wstańka, osoba, która dobra, ja sobie poradzę. I tak pewnie jest. Zresztą jest pani dynamiczna, ruchliwa, wszystko biegiem, nic powoli. Zosia Samosia, ja sama, uparciuch jeszcze do tego, co nie? A wrażliwiec i osoba bardzo intuicyjna. Intuicja ogromna. Czasem tylko brak wiary w siebie i za to będę krzyczeć, bo przecież niech pani zobaczy, ile gór, dolin pani przeszła i wszystko się musi udać, bo pani jest Wańka Wstańka, pani się nigdy nie poddaje. Jeszcze upór oznacza konsekwencje w działaniu, prawda? Ewuniu, tak. Kochana, co ja tu widzę w rodzie? Przedwczesne, właśnie. Co w tym rodzie, bo ja przedwczesne, nie miałam łatwo, ale widzę, że teraz córka powiela schematy moje. Oczywiście. Oczywiście, że tak, ponieważ powielamy wzorce. Niestety, o, proszę bardzo, tak, nie lubię tej karty, niestety klątwa, uroki, przekleństwa, depresje, problemy w związkach, problemy z kobiecością, ponieważ pokazała się karta molestowania, ona jak się pokazuje, to oznacza problemy u kobiet z kobiecym. Z kobiecymi sprawami, depresje, przedwczesne odejścia, czyli dużo wdów, wdowców takich przed czasem, za szybko byśmy powiedzieli, tak? Żal, niechciane ciąże, odrzucenie, więc może pani córka się czuć po prostu odrzucona przez rodzinę, przez facetów, przez szefów w pracy, sama siebie może odrzucać. Jest to spowodowane tym rodem. Takie są bardzo trudne karty, więc to jakby potwierdza to, że pani mówiąc, że miała pani te historie życiowe bardzo trudne. Więc teraz uchronimy w dużej mierze córkę, bo jak uzdrowie pani ród, no to spłynie to też na pani tak, dziecko, prawda, to uzdrowienie. Na kolejne, tak. I tak ma być i nie ma dyskusji, jak robię, to musi się dziać, biura lecą i tyle. Odcinam wszystkie negatywne, bardzo, nieharmonijne bardzo energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, żal, niechciane ciąże, odrzucenie, niszcze klątwę, uroki, przykleństwa, przedwczesne odejścia, depresje, choroby, brak wiary w siebie, z drzewa genealogicznego Ewy do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniam Ewę i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością. I proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, wiara w siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, zgoda w rodzinie, szczęście, żeby do pani przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty, dusi mnie ta klątwa. Odwołuję wszystkie kontrakty z tego nie z tego świata, z tego nie z tego wymiaru, przysięgi na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko, usuwam energetyczne przyczyny wszystkich zaburzeń u Ewy. Drzewo Ewy zostało uzdrowione. Pani Ewuniu, przyszło mi, jest pani tam? Tak, ja słucham. Przyszło mi też do głowy coś takiego, mimo że karty rodowe tego nie pokazały, że przez większą część pani życia wszyscy wszystkiego pani zazdrościli. No tak to czułam. Nie wiem, pani jest osobą wrażliwą, więc wszystko pani do siebie bierze. Panią interesują takie osoby jak ja, bo pani czuje, pani ma prorocze sny, pani ma intuicję wielką, ale gdzieś po drodze to takie szczęście życiowe ludzie inni zabrali.
Niech pani zobaczy, tylko niech pani coś kupiła, zaraz się zepsuło, jak pani się pochwaliła komuś. I to nawet w układzie rodzinnym ta zazdrość działała. Ja miałam to, ja już to przerobiłam i po prostu zaczęłam się bardzo w to wgłębiać, dlaczego tak się dzieje. Najbliższe osoby po prostu. Tak. Tak, przez te uroki, przez te przekleństwa. To tutaj był ten pies pogrzebany, że tak powiem. I zdjęłyśmy to i teraz będzie inne życie. Będą sny, takie, które pani pokażą, że faktycznie to drzewo rodowe uzdrowione. Bo bardzo dużo robimy dla swoich dzieci, o sobie zapominając. I pani taka jest, że pani wszystkich wyręcza, więc i córce pani pomaga we wszystkim, tak, sama o sobie zapominając. Ja już nad tym pracuję, ale... No wreszcie, pora. Najwyższa pora. Pora, pani Ewuniu. Ważne, że się pani nigdy nie poddaje, byleby pani miała więcej wiary w siebie. Dziecku jest potrzebna silna matka. Zresztą tyle pani załatwiła rzeczy wkoło wszystkim, o sobie zapominając niestety, że tak, ja tak, wiem, zawsze, że pani potrafi wiele. Po prostu był ktoś ważniejszy. Nie ma. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Bardzo, bardzo dziękuję pani Ewuniu za telefon, żeśmy trochę pogadały, więc... Dziękuję za ten telefon i tą formę lubię najbardziej, więc śmiało kochani dzwońcie, możecie dzwonić 708-788-011, możecie dzwonić z Ameryki, z Kanady, z Wielkiej Brytanii, zaraz tu wszystko wam się pokaże kochani, nie będziecie mieli numery telefonów, czyli możecie dzwonić, o zobaczcie, tutaj z Kanady i z Ameryki jest wyświetlony numer, możecie zadzwonić i się dostaniecie tu do studia. Możecie napisać SMS-y pod numer 92544. Nie ma tu żadnej belki z tym numerem, ale powtórzę raz jeszcze, jeżeli SMS to 92544. Zapraszam serdecznie i Polonia w Ameryce, w Kanadzie. Ostatnio troszkę ludzi z Kanady do mnie dzwoniło. No i macie tutaj telefon z Wielkiej Brytanii. Też możecie, jak siedzicie na wyspach, zadzwonić tutaj do studia do mnie i chętnie z wami porozmawiam, bardzo chętnie. Was usłyszę i bardzo ciepło was wszystkich tam pozdrawiam. Wiem, że ta nostalgia i ta tęsknota za krajem jest zawsze. 92544. Tak, żebyście przez godzinkę jeszcze zdążyli tutaj dać mi trochę pracy, żebym, chociaż nigdy tego nie traktuję jako swoją pracę, bardziej jako misję i powołanie, no bo to trzeba mieć te dary, prawda, żeby wesprzeć drugiego człowieka. Siebie wsparłam i ośmielam się, kochani, was wesprzeć. Swoje przeszłam, możecie być pewni, więc wiele rozumiem. 92544 to jest numer, pod którym możecie napisać SMS-a z prośbą o uzdrowienie drzewa. Pamiętajcie imię, datę urodzenia, bo to dla mnie ważna informacja, tak żeby energię znalazły tę osobę, o którą prosicie. Możecie prosić o siebie, ale możecie też prosić o swoje dzieci czy partnera. Nie ma żadnego problemu. Możecie też dzwonić do naszych doradczyń. Czekają na was w zaciszu domowym. Pod każdym wizerunkiem jest numer telefonu. Bezpośrednio do nich się dodzwaniacie. Bezpośrednio do nich. Na pewno one odbiorą, ale się cieszę, bo mam kolejny telefon. Witam pięknie, dobry wieczór. A dobry wieczór, witam pani Dorotko. A dobry wieczór, witam. Poprosiłabym o uzdrowienie drzewa genealogicznego i co się będzie działo dobrego w tym roku. Ale bardzo, bardzo ładnie postawione pytanie, co będzie dobrego. I już nastawiam się, że dobre. I wiadomo. No mam nadzieję. Uprzejmie proszę imię. Gabriela. Gabriela, tak, przepiękne imię. I datę urodzenia? 15.05.1950. Ojej, ile pani piątek nazbierała? No dużo, dużo. Jedni nie mają wcale, a Gabrysia zabrała wszystko, no. Wszystkie piątki prawie. Tak, pani Gabrysiu, kochana moja. Oj, swoje pani też przeszła. To na pewno, na 100%. Ale nie odmówi pani tej górze, temu światu duchowemu, że jednak opiekują się panią, że zawsze pani no, na cztery... Tak, na cztery łapy spada po tych wszystkich perturbacjach. Jest pani, tak jak Ewunia przed chwilą, osobą, która ma zapisane w dacie urodzenia rodzinę. Czyli dla mnie najważniejsza jest rodzina, ale kłopoty rodzinne też mnie nie omijają. Jest pani osobą z zasadami, czyli nie lubi pani zasad łamać,
tych ogólnie przyjętych i przede wszystkim swoich. Jest pani osobą z zasadami. Człowiek bez zasad niewiele jest wart. Co tutaj w rodzie? W rodzie z linii ojca i matki pokazują się nałogi. Niestety, ta nieszczęsna klątwa, zobaczcie, trzy telefony i trzy osoby dzisiaj tutaj się dostały i wszystkie trzy z klątwami. No co to jest? Taki wieczór na klątwy. Więc jeżeli widzę klątwę, to wtedy wiem, że na pewno nie miała pani lekkiego życia, że na pewno to życie panią doganiało. I no pani zresztą to potwierdziła. Więc tak, jakby oczywiście. I klątwy, i śluby ubóstwa, czyli w kratkę pieniądze, nawet jak pani je dostanie, to zaraz ktoś przyjdzie i wyciągnie. No po prostu. Oczywiście, tak jest. No, w tom i z powrotem z pieniędzmi, więc będziemy te śluby ubóstwa niszczyć i odwoływać, żeby one nie były u pani. Czy faktycznie były nałogi, pani Gabrielo, w pani rodzie? No były, w rodzinie były, no nie da się ukryć. No tak tutaj pokazują, że z tej żeńskiej strony i tej męskiej strony depresje się pokazują. Depresje się pokazują, czyli w rodzie tak zapewne były, że ktoś przechodził depresję. Zresztą u pani w dacie urodzenia jest liczba, która mówi o słabej głowie, czyli zaraz nerwy, tak? Zaraz ciśnienie, zaraz uprawianie czarnowictwa, czego nie wolno robić. Są też przedwczesne odejścia, czyli dużo wdów i wdowców takich przed czasem. Bardzo dużo, nie tylko tak. Dużo. Bo to jest w tym rodzie. I te nieszczęsne śluby ubóstwa, które no powodują to życie na krawędzi, że są i nie ma. No nie da się tak w kratkę żyć, nie? Dlatego proszę o oczyszczenie i nawet potrzeba mieszkania mojego. Aha, a gdzie pani jest, pani Gabrielo? Jest pani u siebie teraz w mieszkaniu? Tak, u siebie jestem w domu, tak. Dobra, to ja się skupiam teraz, jak pani jest, Gabriela jest w domu. Wchodzę teraz do pani domu i oczyszczam pani dom. Oczyszczam ten dom. Oczyszczam. Jak pani będzie coś czuła, to fajnie, to proszę mówić. No na razie nic nie czuję. Dobrze, wszystko w porządku. Niektórzy czują, niektórzy nic. Cały czas robię, mimo że nie gadam. Słucham. Dobra, i teraz robimy Gabrielę. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, przedwczesne odejścia, depresje, nałogi, klątwy, śluby ubóstwa, choroby z drzewa genealogicznego Gabrieli do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniam Gabrysię i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością. I proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, wiara w siebie, zgoda w rodzinie, szczęście, żeby do pani przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty z tego i z tego świata, z tego i z tego wymiaru, przysięgi. Odwołuję śluby ubóstwa, śluby samotności na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Usuwam przyczyny, energetyczne przyczyny wszystkich zaburzeń u Gabrysi. Drzewo Gabrysi zostało uzdrowione i niech się dzieje. Pani Gabrysiu, dzieje się coś u pani w ciele albo w głowie? No na razie nic nie czuję. Każdy indywidualnie. Jeden czuje dużo mrowienie, zimno, ciepło, a drugi nie czuje nic, co nie znaczy, że nie działa. Bardzo pięknie pani dziękuję za telefon. Z całego serca, z całego serca panią przytulam. Chciałabym się dowiedzieć, co będzie w tym roku. Bardzo proszę pani Dorotko. Dobrego. Dobrze. No właśnie, tak. Bo tak pięknie zadane pytanie. Co będzie dobrego? Zło nie ma prawa wejść. Ślicznie pani wygląda, muszę pani powiedzieć. Ojej. No, bardzo dziękuję. Że kobieta mówi, ale naprawdę fajnie. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Bardzo mi miło. Bardzo. Fajnie, że Gabrysia zdążyła mi powiedzieć, że fajnie wyglądam. To budujące. Gabrysia, same dobre rzeczy. Troszkę na zdrowie uważać około kwietnia, bo tak tutaj na te przeziębienia uważać, na te swoje nerki i pęcherze, dobrze? Broń Boże, stringi. Tylko coś tam cieplejszego ubierać. W domu dobrze,
dobre wiadomości, podróż z mężczyzną albo poznanie, nie wiem, Gabrysia tu się nie przyznała, czy sama, czy nie. W każdym razie jest jakiś mężczyzna w drodze albo gdzieś pani pojedzie i tam go pozna, bo tutaj jest męskie towarzystwo. Pieniądze, na które pani liczyła z urzędu, jakieś urzędowe pieniądze, papiery albo pieniądze, bo tu ta karta oznacza dokumenty lub pieniądze, że to się, te nerwy, które przy tych pieniądzach i papierach były, to się odwróci. Te łzy, które były przy tych pieniądzach czy przy tych dokumentach, to wszystko obróci się na dobre. Powiedziała pani, co dobrego czeka, więc nie miałam wyjścia, mówiłam same dobre rzeczy. Tylko uważać na to zdrowie swoje około kwietnia, dobra? Bardzo pięknie dziękuję za telefon. Pozdrawiam pani Gabrielo, bardzo cieplutko. Kochani, dzwonimy albo piszemy. Ja wiem, że tutaj nigdzie nie pokazuje się numer, na który można wysłać SMS-a, więc ja co chwilę wam powtarzam, że to jest numer 92544. Już ja nawet zapamiętałam. No dobra, i z tego co słyszę, to mam SMS-a. Pani Ela, witam pani Dorotko, proszę o oczyszczenie drzewa genealogicznego, dziękuję i pozdrawiam. Pani Eluniu, bardzo pięknie dziękuję i również panią pozdrawiam bardzo serdecznie. Ela, 12 luty 51. No tak, Elunia, lekko to ty nie miałaś. Z daty urodzenia wynika, że ktoś nie był zadowolony, że pani przyszła na świat, więc na pewno pani cierpi na odrzucenie. Czuje się pani odrzucona przez Boga, ludzi, a czasem pani sama siebie odrzuca. Jest spowodowane to czyimś myśleniem, czyimś niezadowoleniem, że pani ma przyjść na świat. Co zrobić, żeby to odwrócić? Przede wszystkim odpuścić tej osobie, która tak pomyślała, czy tak powiedziała. Jeżeli pani nie wie, kto to jest, to powiedzieć: odpuszczam, wybaczam osobie, która nie chciała, żebym przyszła na świat, kimkolwiek ta osoba była, kimkolwiek ta osoba jest. Intuicję ma pani wielką, kompletny brak wiary w siebie, łatwowierna jak nie wiem co. Ale mam telefon, ale pani Eluniu, ja skończę, obiecuję, skończę, bo jest połączenie. Witam pięknie, dobry wieczór, Dorota Hałady-Biel. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Z tej strony Cecylia, urodzona 2.8.48. Prosiłabym o uzdrowienie drzewa, tak? Dobrze. Chcę pani Cecylio, bardzo proszę, oczywiście, że tak. Pani dobry człowiek, niestety trafia pani na ludzi, którzy mają ochotę panią oszukać i wykorzystać. I tak ma pani rodowo to. Ale ma pani wielką intuicję i wielką wrażliwość i prorocze sny. Jak pani coś powie, to tak się dzieje, jak pani mówi. Tylko więcej tej wiary w siebie. Jest pani łatwowierna, więc łatwy pani kąsek dla nieuczciwych ludzi, bo pani wszystkim wierzy według własnej miary, prawda? Według siebie. Jest pani też osobą upartą. No, uparciuszek. Dobro powraca. Tak, tak jak i zło. To, co czynimy, powraca i tyle. Więc bójcie się ci, którzy czynicie zło. Nie ma tak. Trzeba czynić dobro, prawda pani Cecylio? Trochę pani żyje na świecie i pani wie, że warto czynić dobro, chociażby nie wiem co. Czasem zło się wścieka i tym, którzy czynią dobro, przeszkadza, ale my się nie dajemy. Co u pani? Dopiero co tutaj mówiłam przed chwilą u Eli, że ktoś nie chciał, żeby pani Ela przyszła na świat i u pani jest to samo. Żal, niechciane ciąże, odrzucenie, ludzka zazdrość, śluby, ubóstwa, więc w kratkę pieniądze. Ma pani przeczucia prorocze sny, co spowodowali to przodkowie, ponieważ oni tam parali się magią. Pani interesuje się takimi rzeczami, o których ja tutaj mówię, ale ta magia panią dogania. W takim sensie, że pani nie ma lekkiego życia przez to, że ktoś w rodzie uciekał się do rytuałów magicznych. I pani teraz ma problemy ze wszystkim, tak? I w miłości, i ze zdrowiem, i z pieniędzmi, ponieważ jak jest w rodzie magia, ktoś stosuje magię, to potem musimy wszystko odpracować. Poczucie osamotnienia, dużo wdów i wdowców, czyli przedwczesne odejścia. Już pani Cecylio pomagam. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii.
poczucie osamotnienia, przedwczesne odejścia, żal, niechciane ciąże, odrzucenie, ludzką zazdrość, zawiść, brak wiary w siebie, choroby z drzewa genealogicznego Cecylii do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniam Cecylię i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, żeby do pani przyszło. Odwołuję u Cecylii wszystkie kontrakty z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi, śluby samotności, śluby ubóstwa na wszystkich poziomach pani istnienia. Usuwam energetyczne przyczyny wszystkich zaburzeń. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Drzewo Cecylii zostało uzdrowione. Pani Cecylio, kierować się intuicją, bo ją pani ma ogromną, przestać być taka łatwowierna. Pani jest idealistką. Wszyscy są kochani, nikt mi nie zrobi krzywdy, prawda? Masz takie. Podnosi się pani z upadków, no nie poddaje się pani. Jest pani osobą bardzo uduchowioną. Pani modlitwy są słyszalne, więc proszę więcej wiary w siebie mieć. I wtedy to, co pani będzie mówiła, będzie przychodziło na ziemię do pani i będzie się materializowało. Tylko więcej tej wiary w siebie, dobra? Kochany człowiek dobrze, pani jest. Proszę tak? panią, by miała jeszcze jedną prośbę. Córkę, czy pani by tam też uzdrowiła z tego drzewa, ona mężatką, ale ona się rozwiodła, ale może by było jej to potrzebne. A jak córka ma na imię? Milena. Kiedy się ona urodziła? 20 lipiec, 70 rok. Ja podczas jednego połączenia nie mogę dwóch drzew zrobić, ale ja tu wykrzyknik zrobię, ona uparty człowiek. Ona Zosia Samosia, ale tak samo jak pani, nie wierzy w siebie. Ojoj, błędy wszystkie możliwe z tym mężem zrobiła. Oni uważać na tarczycę i na kręgosłup, pani Cecylio. Tak. Ona sobie nie da nic powiedzieć, bo ona wszystko biegiem, a jest wrażliwa tak jak pani. Myślę, że wyręczała tego swojego męża ze wszystkiego, a nie wolno tego robić. My potrzebujemy nie księcia z bajki, tylko... On był alkoholikiem, wie pani, alkoholik. No tak, on był alkoholikiem. Z jego winy był rozwód. No i już. No i bardzo dobrze zrobiła, bo życia z alkoholikiem nie ma, pani Cecylio. Z jakiegoś powodu no, przyciągnęła tak, mężczyznę, który ma taki problem, co nie? No właśnie, właśnie. To już tak mówię, miał być góry pisane. Ale córkę ma, wykształcona córka też jest w dużym mieście. No to niech się tylko Milenie ułoży, żeby nie była sama, bo to jest fajna kobieta. Ona ma też swoje lęki, kłopoty rodzinne, bo tak ma w dacie urodzenia. Też jest łatwowierna. Ona długo czekała z tym, żeby on się naprawił, że tak powiem, bo ona jest łatwowierna, sądzi tak jak pani świat własną miarą. Bardzo dziękuję, ja oczywiście pomogę Milenie, tylko nie mogę na wizji robić dwóch drzew, bo to byłoby niesprawiedliwe w stosunku do całej reszty, bo więcej osób by chciało, prawda, żeby to tak się działo, o, że tak powiem. Powiem wam, Ela czeka. Ja wiem, że Ela czeka. Ja wiem i ja na pewno zrobię to drzewo Eli. Trochę tylko odpocznę, bo drzewo za drzewem, ale ja sama chciałam, tak? Ja przecież wam powiedziałam, że piszcie, dzwońcie i pomogę wam oczyścić ten ród, ale dajcie chwilę odsapnąć. Przypominam telefon, numer, jak tutaj napisać SMS-a, pod jaki numer? 92 544 92 544. Telefon do mnie tutaj widzicie, 708 788 011. Możecie zadzwonić z Ameryki, z Kanady, z Nowego Jorku, z Waszyngtonu, skąd tam chcecie. Kochani, możecie też z Wysp Brytyjskich oczywiście, z różnych miejsc na ziemi możecie zadzwonić. Tutaj na górze macie numer warszawski telefonu, tu z karty możecie płatniczej zadzwonić. Gdziekolwiek byście byli na świecie, dostaniecie się tutaj i jak najbardziej wesprę was i pomogę wam, bo przecież od tego tu jestem. Tyle lat to robię i z zamiłowaniem i z satysfakcją ogromną, bo tylu ludziom, co pomogłam, no to wszystko mi gdzieś tam Pan Buczek w niebie zapisze, mam nadzieję. Taką ogromną, że gdzieś to będzie to wszystko policzone, jak i też robię to dla swoich dzieci. O właśnie, taki temat piękny dotknęłam, dzieci. Kiedy my robimy dobrze, działamy dobrze, pięknie, mądrze, z sercem, uczciwie, wiarygodnie,
to wtedy nasze dzieci mają te ścieżki życiowe dużo łatwiejsze. Tak jak tutaj powiedziała pani Cecylia, że zło wraca, ale dobro też przychodzi do nas. Może później, co nie, bo zło bliżej mieszka ludzi niż dobro, niemniej jednak nie poddajemy się, wierzymy w to, że to wszystko wróci. Więc zadbajcie swoją postawą i swoim myśleniem i działaniem o przyszłość waszych dzieci, bo tak to jest. Nasze dzieci płacą potem za wszystkie nasze błędy, więc kochani, nie błądzimy, idziemy prostą drogą. No i wracając do tej Eli, o której mówiłam, że ona nie wierzy w siebie, że ma taką intuicję, że ktoś nie chciał, żeby przyszła na świat. Jakby po 40 też ma tracenie, budowanie, tracenie wszystkiego, budowanie od nowa. No, dziewczyna nie ma lekko, że tak powiem, a jest kochana, sprawiedliwa, wrażliwa bardzo. Elunia, tak jak wytrzymałaś tutaj, czekając aż ja odczytam twojego SMS-a, ale no jak jest połączenie, to pierwsza sprawa, to muszę odebrać, prawda? Elunia, co ty masz w tym drzewie? Zazdrość, zawiść, poczucie osamotnienia, zdrady, porzucenie, śluby, samotności. Więc co by się nie działo, masz być sama. A jeszcze błędy takie popełniasz z tymi mężczyznami, śluby ubóstwa i śluby samotności. Więc gdzieś musiałaś być w jakimś zakonie, gdzieś musiałaś składać te śluby w innym wcieleniu albo w drzewie genealogicznym, że teraz po prostu te śluby jakby cię dopadły. Nieuczciwi ludzie też tutaj i w dacie urodzenia i w drzewie, więc teraz jakby, jeżeli w rodzie byli nieuczciwi ludzie, to tu i teraz pani musi to odpracować, czyli oszukują panią ludzie i okłamują. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, odwołuję śluby ubóstwa, śluby samotności, odejść muszą przedwczesne odejścia, poczucie osamotnienia, zazdrość, zawiść, zdrady, porzucenia, kradzież, oszustwo, choroby z drzewa genealogicznego Elżbiety do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniamy Elżbietę i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, zgoda w rodzinie, szczęście, żeby do pani przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty z tego i nie z tego świata, przysięgi, odwołuję śluby samotności, śluby ubóstwa na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko, usuwam energetyczne przyczyny wszystkich zaburzeń u Elżbiety. Drzewo Eli jest uzdrowione, ale Ela, ja za ciebie nie uwierzę w siebie, czyli ja w siebie wierzę, ale ja bym chciała pani Elu, żeby pani w siebie uwierzyła. To jest klucz do sukcesu. Nie nosić głowy wyżej niż resztę ciała, bo to się zawsze źle kończy, ale mieć poczucie własnej wartości, koniecznie, bezwzględnie, musowo, dobra? Więc wierzę w panią, że pani da radę wtedy i zdrowie będzie lepsze. Uważać na układ moczowy, płciowy, kręgosłup, tarczycę, kości. Nie dać się osteoporozie, że tak powiem. Bardzo dziękuję za kontakt. Wy też możecie, kochani, wy też możecie napisać SMS-ki, tak jak zrobiła to pani Ela. SMS 92544, jeżeli nie macie środków, to należy do operatora swojego zadzwonić i on wtedy wam uzupełni konto, bo jest ustawa z tamtego roku, która nie pozwala na to, żeby wydać więcej niż limit, który jest narzucony odgórnie. Jak to zrobić? Wejdź na naszą stronę www.astratv.net i tam jest rubryczka taka, zwiększ limit i tam możecie zwiększyć limit u swojego operatora. Krok po kroku tam na naszej stronie Astra TV możecie się wszystkiego, kochani, dowiedzieć. Wszędzie ograniczenia, nie? Nie dość, że na drogach ograniczenia prędkości, jeszcze ogranicz się w jedzeniu i piciu, to jeszcze ograniczenia, nie można się dodzwonić i nie można napisać tyle SMS-ów, ile chcemy. Dzwonimy, ale też możemy pisać SMS-y pod numer 92544. Tu czekam na was z utęsknieniem. Mamy 45 minut do końca spotkania. Jest to póki co ostatni program na TVR. Niestety, ale póki co, bo nie mówimy, że jest niemożliwe, że wrócimy. Odpoczniemy i pewnie postaramy się, aby wrócić na ten program, bo godzina jest piękna, prawda? Kiedy możemy się spotkać przed nocą, wieczorkiem, późnym popołudniem, bo potem możecie mnie spotkać oczywiście dzisiaj o 1.50 na TVN-ach, no ale to jest 1.50. Jutro
I będę jeszcze później, bo druga 50, ale natomiast będzie to noc z piątku na sobotę, a w sobotę nie jedziecie do pracy, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną, przy mnie, bo jest, będzie to ostatni mi jutro program podczas tego pobytu w Warszawie. Wracam do mojej ukochanej Zielonej Góry, do swoich zajęć, do swoich spraw. Jak zwykle tu na krótko goszczę w studio. No tak, abym wam się za bardzo nie znudziła, kochani. Nie może być za często mnie, prawda? Więc korzystajcie z tego, że jestem, dzwońcie. Macie tu numer 708 788 011. Możecie wysłać pod numerem 92544 SMS-ka. Tutaj nie zobaczycie tego numeru na belkach, dlatego tak go długo i nudno powtarzam, tak żeby każdy zdążył zapisać 92544. Możecie zadzwonić z Polski, możecie zadzwonić z każdego zakątka świata, używając karty kredytowej. Wszystko się wam tutaj wyświetla. Możecie dzwonić z Ameryki, z Kanady bezpośrednio do studia albo z Wielkiej Brytanii. Ja tutaj na was czekam z utęsknieniem. Ja pierwszy raz tu jestem, tu widzicie, z Wielkiej Brytanii. Widzicie, nie jestem gołosłowna. Jest tu pod moim wizerunkiem numer. Dzisiaj mieliśmy mówić o tych dzieciach, że to pracujemy na to, jak będzie ta nasza rodzina wyglądała dzisiaj, jutro, za 100 lat. Naprawdę nie żartuję. Wiecie, są czasem z 12 pokolenia, z 8 pokolenia obciążenia, które uderzają w nas teraz. Przecież ja tego Zabłockiego swojego w ogóle nie znałam. Ja, moja babcia była z domu Zabłocka. No i co ta moja babcia miała? No przechlapane, słuchajcie, dziadek przetańcował cały majątek. No i ja też nie miałam lekko, moja mama też nie miała lekko, moja ciocia też nie miała lekko, no po prostu moje kuzynowie, no ten Zabłocki cały czas gdzieś był. No i nie dość, że odkryłam formę, jakiej można użyć modlitwę, aby to drzewo oczyścić, jakby też moje moce, intencje, siła ducha, siła serca spowodowało, że dałam radę, to jeszcze sobie wyobraziłam, że Zabłocki transportuje to mydło koleją. Czyli poszłam do kasy PKP, zapłaciłam za transport mydła, bo on tam chciał psim swędem to mydło przetransportować. On nie chciał zapłacić za transport. To była nieuczciwość, więc potem ja całe życie traciłam wszystko, tak jak i moi krewni, tak jak i moja babcia. Ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Piszę o tej mojej babci w książce. Napisałam książkę Rozmowy o Bogu, czyli Kij w mrowisko. I tam napisałam o babci, babcia była niezwykłą osobą i teraz dopiero niedawno mi mama powiedziała, bo przecież babcia się urodziła w 1912 roku, więc babcia przeszła pierwszą i drugą wojnę, babcia była bardzo bogata, no Zabłocki nie był biedny, co nie, i miała majątek, który przehulał dziadek, ale chciałam co innego wam powiedzieć, że babcia przetrwała drugą wojnę światową jako taką, ponieważ przychodziły Niemki do babci, bo przecież tu byli Niemcy, prawda? Była okupacja. I przychodziły na karty, na wróżenie. I babcia była po prostu nie do ruszenia, bo przecież te kobiety nie pozwoliły swoim mężom, żeby cokolwiek zrobić nie tak z rodziną babci, skoro babcia im tak pomagała. Babcia tego nigdy nie mówiła, ja to od mojej mamy teraz usłyszałam. Wiecie, do wróżek wszyscy chodzą tak naprawdę, bo ja widzę, kto przychodzi do mnie, kto korzysta, ale mało kto się do tego przyznaje. To dyshonor, nie rozumiem. Czy każdy chce zajrzeć za zasłonę tej przyszłości? Przecież władcy tego świata, czy królowe, czy królowie, czy prezydenci współcześnie opierają się na takich doradcach duchowych i na astrologach i patrzą w gwiazdy, czy dobrze teraz coś zacząć, czy niedobrze. Każdy korzysta, ale to tajemnica Poliszynela, nie mówimy o tym. Jakiś to wstyd, żaden, prawda? Nie, nawet jak mamy tą intuicję ogromną i mamy te przeczucia, to nie zawsze do końca wierzymy sobie, więc idziemy jakby sprawdzić, czy to, co czujemy, to, co myślimy, czy polega na prawdzie. Idziemy do takich osób jak ja. Przecież u mnie jak w konfesjonale, ja ani słowa nie mogę puścić pary z gęby nikomu, bo przecież wiem o takich rzeczach, że książkę można pisać, nie?
No pewnie napiszę tą drugą książkę, bo ta wszyscy narzekają, że za cienka. No dobra, to już powiedziałam, tu w Wielkiej Brytanii możecie dzwonić, jeżeli jesteście, nasi kochani rodacy w Wielkiej Brytanii, a jesteście, no to dzwońcie, możecie się ze mną tutaj skontaktować poprzez telefon, zadzwonicie i już jesteście. A już tutaj nie słyszę tego telefonu od 5 minut, więc mam nadzieję, że ktoś zadzwoni. No dobra, i kolejne... Anonimowy telefon. I co to teraz ja mam, co ja mam z tym telefonem zrobić, anonimowy telefon? Czy on będzie dopiero? Pewnie tak, bo mam tu imiona, daty urodzenia i napisane anonimowy telefon. Czyli będzie dopiero telefon. Czyli mogę zrobić panią Dagmarę, tak? Witam pani Dorotko, Dagmara. 9/7/78, co dobrego czeka mnie w 2019 roku. Pozdrawiam serdecznie. Pani Dagmaro, pozdrawiam również serdecznie. I z daty urodzenia wynika, że pani nie ma lekko. Budowanie i tracenie. Jest pani za dobra dla wszystkich. Dla siebie jest pani niedobra. Czemu pani o sobie zapomina? Co to w ogóle ma być? Ja się na to nie zgadzam. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, co nie? Więc dlaczego tak pani tutaj działa, że wszyscy pani ją wykorzystują? Całe życie walka, walka, waleczna bestia pani jest. Bierze pani sprawy w swoje ręce. To, o czym ta dziewiątka mówi? O tym, że jest pani osobą skrytą, ale też i mówi o tym, że jest pani starą duszą, a stare dusze niestety lekko nie mają. Zgadzają się na trudny los, że tak powiem, będąc duszami tam gdzieś wysoko, daleko. Obejrzyjcie sobie film taki Nasz Dom, oparty na faktach. Medium rozmawia ze zmarłym lekarzem i zobaczycie, jak to jest w tym naszym domu po odejściu z tego świata. Więc tam się dusza zgadza. Zgadza na różne przeboje na ziemi i mówi, no dobra, schodzę i biorę na swoje plecy dużo. Więc potem te plecy nie wytrzymują. Jest pani osobą dość skrytą, pani Dagmaro, więc nie wszystko pani powie, w związku z tym, że nie wypowiada pani różnych rzeczy, może być blokada na czakrze gardła. A gardło to choroby gardła, ale też i tarczyca. I kręgosłup niestety też. Co panią czeka? Co panią czeka? Dobre rzeczy. Od mężczyzny dobre rzeczy. Dobre wiadomości i urzędowe bardzo dobre. I a propos dzieci bardzo dobre rzeczy. I podróż do dzieci, albo dzieci przyjadą, albo pani do dzieci, bo jest tu karta podróży i dzieci. Jacyś ludzie, którzy mieliby ochotę, albo już to zrobili, jakaś para, pani dokuczyć, zrobić przykrość, czy wykorzystać panią, odchodzą z pani życia, czyli przestanie ta znajomość trwać, pieniądze wpływają do domu. Może nie powiem, że ogromne, ale w każdym razie lecą do pani pieniądze około października. Zawsze pamiętacie październik miesiącem oszczędności, że PKO się tak kiedyś ogłaszało, więc ja pamiętam i coś tam skarbonka była, że ten październik miesiącem oszczędności, czy zbierania pieniędzy, czy gromadzenia, więc tutaj jest ten październik też dobrym miesiącem na pieniądze. Tak mi coś się wydaje, pani Dagmaro, że może być zmiana domu, albo remont domu, albo zmiana w ogóle, bo coś tutaj dotyczy pieniądze na dom, ale jakbym widziała nowy dom, więc on może być po remoncie, więc wtedy będzie nowy, tak? Albo po prostu zmiana domu. Nie będzie to zły rok, poza tą parą, która by trochę miała ochotę pani zaszkodzić. Nie dajemy się, nie poddajemy się temu, żeby nam ktokolwiek szkodził. Wierzę w to, że pani da radę i ci ludzie znikną z pani życia, ci, którzy pani szkodzili. Pani jest Zosia Samosia, więc pani wszystko biegiem, pani wszystkich wyręcza, pani sobie radzi. Jest pani Wańka Wstańka, więc wierzę w to, że wszystko się ułoży, uda i będzie pani miała ten rok bardzo dobry, czego z całego serca pani życzę. I ufam, że to się zadzieje. No, ile może być źle, prawda? Ta data urodzenia też wskazuje na trudne relacje z ojcem. Na kłopoty rodzinne.
Ale też z drugiej strony jest pani rodzinną osobą. Więc co by się nie działo, to i tak pani zawsze stanie w obronie tej rodziny. Praca dla pani to praca dla ludzi, przy ludziach, bo pani kocha ludzi. Bardzo fajny jest pani człowiek, ale swoje pani przeszła i przerobiła. No, prawie jak każdy, prawda, powiemy, ale nie złożyczymy losowi, bo sami żeśmy wybrali taką drogę, taką opcję, że trochę się namęczymy. Brakiem honoru nie jest upaść, brakiem honoru jest nie wstawać z upadku. Podnosimy się. Przecież przy każdym upadku wstajemy mądrzejsi o jakieś wydarzenie, o jakąś sytuację. Dzwońcie też do naszych doradczyń. Bardzo was zapraszam. Tam pod ich wizerunkami są numery telefonu. Numery telefonu do mnie widzicie. Numer SMS, gdzie wysyłać SMS-y do mnie. 92 544, to muszę powiedzieć, bo się nigdzie nie wyświetla. 92 544, wysyłacie SMS-y i dostajecie się tutaj do studia i sobie uzdrawiamy ten ród albo odpowiadam wam na pytania. Więc zapraszam was serdecznie do tego, żebyście dzwonili, pisali. Póki jestem, Basia napisała, proszę o czyszczenie drzewa. Basia, patrzymy tutaj, Basia. 92 544, to jest numer, pod który można wysłać SMS-a z prośbą o uzdrowienie drzewa i Basia tak zrobiła. I też zobaczcie, urodziła się 9, jak Dagmara, i też 9-7, tylko inny rocznik. No przecież to jest niesamowite, prawda, kochani? Inny rocznik, ale też 9 lipca, tak jak Dagmara przed chwilą. Więc to samo powiem, stara dusza, osoba, która swoje przeszła, osoba, która nie jest taka wylewna, ma swoje tajemnice, więc zatrzymuje się energia na kręgosłupie i na gardle, więc uważać na kręgosłup, tarczycę, uważać też na nogi, bo pani nic powoli, wszystko biegiem, uważać też na głowę, bo wszystko sobie pani do tej głowy bierze i depresja gotowa i nerwy strzaskane. No i całe życie walka o wszystko, jeszcze do tego Basia jest osobą łatwowierną, więc wszystko, co tam chcą i nie chcą, wkręcają i Basia w to wierzy, bo sądzi świat własną miarą. Patrzymy tutaj na drzewo, co u Basi z tym drzewem. Zaradna kobieta. O, Basia, poczekaj, ja oczywiście wrócę do tego, bo mam telefon. Witam pięknie, dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Dorotko. Dobry wieczór, witam pana. Bardzo mi miło, oglądamy i buźka nam się uśmiecha, jak pani się uśmiecha, tryskając optymizmem. No tak trzeba. Na ekranie widać mnie i moją ukochaną. Tak, widać, mam, wszystko mam. Prosiłbym o uzdrowienie naszego drzewa, bo razem tworzymy przecież, a dzieci to nasze listki kolejne. No tak, dokładnie tak. I przepraszam z góry, jeżeli połączenie się przerwie, też chciałbym poprosić, zapytać się o co dobrego nam los w tym roku przyniesie. Bardzo fajne pytanie. Czy państwo mi pierwszy raz w życiu widzą na oczy? Nie, drugi, trzeci, czwarty, któryś. No długo czekaliśmy na panią teraz. No proszę bardzo. No po prostu czuję się wzruszona i zaszczycona. No coś niesamowitego. Ja panu powiem tak. Jest pan osobą wrażliwą bardzo. Delikatną. Po swoich przejściach, bo pan jest człowiekiem, który jest starą duszą, a stare dusze nie mają lekko. A najpiękniejsze jest to, że w ogóle urodziliście się tego samego miesiąca, a w związku z tym jedno i drugie stara dusza, więc myślę, że się pięknie państwo rozumiecie. Tylko poszczypać tą swoją żonkę, żeby się tak nie bała, nie lękała o dzieci, o egzystencję, o wszystko inne, bo ona tych lęków trochę ma, ale to bardzo rodzinna osoba, bardzo, bardzo. Tak, będę częściej przytulał. Pani Basiu, załatwiłam sprawę. Trzeba mi tu pomnik postawić. Lubimy przytulanie. Taka jest teoria, że dobrze jest, jak to mężczyzna przychodzi przytulić się do kobiety. Tak, to daje rodzinie i tej kobiecie dużo więcej mocy. Nie, że kobieta wiecznie przychodzi i wisi nam na ramieniu, ale mężczyzna też przychodzi. Więc to, co pan powiedział, po prostu Ameryka cudownie, cieszy się bardzo, że pan będzie Basieńkę przytulał. Basieńka, nerwy słabe, pracoholik, troszkę lęków, stare dusze jesteście,
Więc swoje żeście na pewno przeszli. O, Heniu uparty jak nie wiem. Co to w ogóle ma być? Może konsekwentny? No tak, upartość to też konsekwencja w działaniu. Bezwzględnie ma pan rację. U Basi uważać na kręgosłup i tarczycę koniecznie. Ona swoje przeszła, te nerwy. Ona ma swoje zasady, tak jak i pan po prostu, też swoją konsekwencję. Więc pozwoli pan, że zacznę od pana, bo z panem rozmawiam. Tak, proszę bardzo. Ja panu powiem, tu jakieś widzę działania wojenne, które spowodowały osamotnienie, czyli ktoś na wojnie z pana rodu zginął. Na bank tak było, bo ja widzę wojnę i widzę samotną osobę, która płacze, cierpi. U pana ród męski trudniejszy niż kobiet. Czyli to, co w rodzie negatywnego się zadziało ze strony ojca, to wszystko ma pan do przerobienia. A natomiast kobiety bardzo dużo przemodliły, przerobiły, przepracowały, że tak źle tutaj z tej linii męskiej nie ma, żeńskiej nie ma. Żal, niechciane ciąże, odrzucenie, choroby, blokady na związki, nieuczciwość też. Czyli będzie pan trafiał na osoby, które będą miały ochotę pana wykorzystać, oszukać. No to już się zdarzyły, niech odejdą w spokoju. Tak, tak, tak i nie wracają, prawda? Jak i też choroby. No, pan stara dusza, to pan wiele musiał przerobić, ale pan ma moce sprawcze, pan ma tą intuicję taką ogromną, więc pan jak coś powie, no to tak się dzieje, jak pan powie, więc więcej takich dobrych rzeczy mówić, żeby już i teraz się zadziały. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, oszustwo, kłamstwo, żal, niechciane ciąże, odrzucenie, choroby, ciała, duszy, wszelką przemoc psychiczną, fizyczną, przedwczesne odejścia, brak wiary w siebie, z drzewa genealogicznego Henryka do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniam pana i pana ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, szczęście, żeby do pana przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty u pana z tego i nie z tego świata, przysięgi, śluby samotności, śluby ubóstwa na wszystkich poziomach pana istnienia. Uzdrawiam pana pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pana wewnętrzne dziecko, usuwam energetyczne przyczyny wszystkich zaburzeń. Drzewo pana jest uzdrowione. I tak ma być. Uważać na układ oddechowy, na ten kręgosłup, na te męskie sprawy, żeby mieć pod kontrolą tą prostatę. Jeżeli chodzi o księżniczkę, małżonkę, jeżeli pan mnie ogląda, to ja tutaj, tak jak obiecałam, że zrobię Milenkę, tak i właśnie zrobię po programie. Jak mówię, że to zrobię, to zrobię, ponieważ na wizji nie mogę zrobić więcej niż jedno drzewo, bo byłoby wtedy niesprawiedliwe wobec wszystkich tych, których jedno tylko drzewo robię. No, to żeśmy się dogadali i teraz ja tutaj coś tu miałam, wracam do SMS-a Basi, tak? A mam Basię. Basię obiecałam, że wrócę do niej, to też wracam. Patrzę, co u pani w rodzie, bo Basia napisała, proszę, oczyszczenie drzewa. Ta Basia urodzona 9 lipca 56 roku. Dobra. I patrzymy, co tutaj u Basi jest. Blokady na związki, przedwczesne odejścia. Co znaczy przedwczesne odejścia? To znaczy, że jest dużo wdów i wdowców przed czasem, że za szybko odeszli, tak? Magia z linii kobiecej, nałogi, śluby samotności. Poczucie osamotnienia i opuszczenia. Dobra, robimy. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, przedwczesne odejścia, nałogi, wszelką przemoc, zdrady, porzucenie, osamotnienie, choroby z drzewa genealogicznego Barbary do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniam Basię i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością, i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna,
Piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, zgoda w rodzinie, szczęście, żeby do pani przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty u Basi z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi, śluby samotności, śluby ubóstwa na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Usuwam energetyczne przyczyny wszystkich zaburzeń. Drzewo Basieńki jest uzdrowione. Dziękuję pięknie za SMS-a. Przypominam państwu, że SMS do mnie to 92544, imię, data urodzenia. Proszę uzdrowić moje drzewo albo proszę odpowiedzieć na moje pytanie. 92544, 92544. I już tu SMS-ik będzie. I mam, i sobie wyobraźcie, że mam. Napiję się i czytam. I dzwońcie, kochani. Przecież mamy jeszcze trochę tego programu. Ja dzisiaj będę w TVN i TVN7 o 1.50 i będę jutro od 2.50 też na TVN i TVN7 i będę czekała i dzisiaj w nocy, i jutro na was, i potem wyjeżdżam i znów nie wiadomo, kiedy przyjadę w odwiedziny do was. Więc korzystajcie z tego, że jestem, a godzina jest teraz przyzwoita, kochani, bo potem ta 1.50, no to już niektóre żuczki śpią. Ale mam nadzieję, że z piątku na sobotę będziecie, bo sobotę macie wolną i będę czekała na was. Mam nadzieję, że zasiądziecie po drugiej stronie tego telewizora. Widzicie, macie tą przewagę nade mną, że mnie widzicie, a ja was nie. Ale ja was czuję, słyszę, czuję energię, że jesteście tam, kochani. To jest mój pierwszy program na TVR, od kiedy on tutaj jest z nami. I ostatni raz jestem. A może nie. Tak sobie myślę, że nie zamykamy drzwi sobie, że robimy przerwę i potem mam nadzieję, że będzie program trwał dalej. Ale już mam telefon. Dobry. Witam. Dobry wieczór. Witam pięknie. Dobry wieczór. Pani Dorotko, dobry wieczór. Chciałabym się dowiedzieć o małżeństwo syna. Czy dobrze rozejdą się drogi synowej? Dobrze. Chciałabym się dowiedzieć o to będzie Tomasz. Tak. Tata. 11 wrzesień. Tak. 1990. Dobra. I teraz synowa? Paula. Paula. 13 czerwiec. Tak. 1989. Dobra. A jak pani ma na imię? Grażyna. Pani Grażynko, powiem tak. U Pauli ta szóstka jest. Czerwcowe osoby mają pokoleniowe problemy w związkach. Więc czy Tomek, czy kto inny, po prostu u niej się ciężko, żeby się układało w związkach. Trzeba byłoby popatrzeć na jej ród, na jej rodzinę, co tam się dzieje takiego, że ona to obciążenie ma. To, co pani mówi, jest przykrą sytuacją, bo to jest 90. rocznik. On jest na progu życia w ogóle. Tak. I już co? Już się małżeństwo chwieje? No ludzie, kochani. No właśnie, pani Dorotko, właśnie, bo nie wiem, czy ile będę mogła. Najważniejsze, czy oni się rozejdą, czy te drogi się rozejdą, bo ona wykańcza syna po prostu, krótko i na temat. No bo ona tak ma, ona ma w rodzie po prostu pokoleniowe problemy w związkach. Poza tym ona jest, no trochę tyran, bym powiedziała, tak? Czyli... Och, dobrze pani to określa. No. Że ona rządzi. Ona ma swoje kompleksy, więc jeżeli syn będzie ustępował, to ona tym bardziej będzie agresywna, tak? Ja zobaczę, oczywiście zobaczę Tomka i Paulę. Nie, Tomek jest. Teraz poszukam sobie Pauli i zobaczymy, czy się... Wie pani, jak się męczyć, to lepiej może... bo potem chorujemy, no, jak się męczymy. Tak, no, o, wie pani, żeby jeszcze ona wiedziała, co ona chce. A tu jest tak, że... Nie? Tak, tak. Nie wie sama czego. Tak, nie wie sama czego chce. Nie, to małżeństwo się nie utrzyma. Tam całkiem inny mężczyzna przy niej. No, nie utrzyma się. Bardzo szczupła blondynka, długie włosy prawie... chciałam powiedzieć do pośladków i tak powiem. To jest osoba, która z Tomkiem będzie. Jeżeli ona tak nie wygląda, to, no to, no to się to nie uda. Ona ma pokoleniowe problemy w związkach. Koniec, kropka. Tak mi się wydaje, z rodziną w ogóle tam jest straszny problem ogólnie chyba. Pani Dorotko, tak jeszcze szybko.
w jakim czasie to będzie, że oni się rozejdą? Tak, do pół roku. Takie pytanie zadać. Do pół roku. No dobrze. Tak, dobrze, myślę, dobrze, że lato to już będzie naprawdę bardzo, bardzo trudne. Powiem pani tam, szczerze, że tam się bardzo z tego cieszę. O, no. My mamy, wiemy. Grażynka się rozłączyła, ale pewnie mnie słucha w telewizorze. My mamy, matki, wiemy, co do kogo pasuje. My to czujemy, my jesteśmy matkami. Więc czujemy, nawet gdyby nasze dzieci były w Ameryce, to czujemy i odbieramy to, co tam się dzieje. My wiemy, co dla naszych dzieci jest dobre. Pewno, że się nie wtrącamy. Słyszycie tam, kobiety, nie wtrącamy się w małżeństwa naszych synów albo naszych córek. Nie, nie wtrącamy się. Patrzymy, obserwujemy, przyjdzie nasze dziecko po poradę, dyplomatycznie doradzamy, żeby nie było potem na nas. Przez ciebie, mamo, się rozwiodłam, przez ciebie, mamo, się rozwiodłem. Absolutnie nie. A jeszcze najbardziej mnie dziwią te kobiety, które swoje życie pogrążyły i w ogóle przegrały, a doradzają swoim dzieciom, co mają zrobić. No to nie mogły sobie doradzić, żeby lepiej żyć? Zobaczcie, nie wtrącamy się do dzieci. To jest ich droga, ich ścieżka. Dzieci nie są waszą własnością. A niektóre mamcie się zachowują tak, jakby były właścicielkami dzieci. I wtrącanie się i niszczą małżeństwa. Ja wiem, że to tak jest. Nie wtrącamy się. To nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Sama byś nie chciała, żeby ktoś się, teściowa czy mama, wtrąciła w twój związek, więc ty się też nie wtrącaj. Nagadałam. No dobra, mam telefon. Witam pięknie, dobry wieczór. Witam cieplutko panią Dorotę. Serdecznie witam cieplutko. Ja również. Katarzyna z tej strony. Cześć Kasia. 16.04.1967 rok. Dobra. Poproszę uzdrowienie mojego drzewa z naciskiem na uczucia. O, dobra. Tak trochę kiepsko kuleją te uczucia. Zaraz powiem, czemu kuleją. Bo ty, Kasiu, to ty masz tak w dacie urodzenia, że ty musisz całe życie walczyć o wszystko. Dokładnie. Nic ci nie jest łatwo. I zaraz wpadasz w nerwy i w ogóle... Wiesz, dlaczego tak jest, że masz tak, jak masz z tymi facetami? Bo ty miałaś być chłopcem. Niestety. W związku z tym, urodę masz, kobieca jesteś, a z drugiej strony lubisz po swojemu, tak? Jesteś. Zobacz, w ilu miejscach jesteś taka męska, że ma być. Oj, tak, to prawda. No, zobacz. To prawda. To prawda. Kumpela najlepsza, jako kumpel, to kumpela super. I teraz wyobraź sobie, jak ty miałaś być w założeniu u rodziców czy u dziadków, że masz się urodzić, przecież kiedyś nie było USG, tak? Żeby sprawdzić płeć, więc to było zaskoczenie dla rodziców. Jeżeli oni w którejś z nich albo z dziadków kręcało sobie, że będziesz chłopcem, to została zadana ta energia męska do brzucha mamy, czyli do ciebie, tak? I jak do ciebie ta energia męska weszła, to ty po prostu masz energię męską i przychodzi facet i wyczuwa, że ty jesteś drugi facet i odchodzi. Jasne to? Jasne. No jak, co nie? Więc co ty masz, Kasieńko, zrobić? Jak już zadzwoniłaś, to już na pewno ci powiem, jak to ma być zrobione, żeby to życie się zmieniło, tak? Żeby zaczęło się w tych związkach układać. Żebyś miała tę energię kobiecą w równowadze, a nie za dużo męskiej. Cały okres prenatalny, kiedy byłaś w brzuchu mamy, wyczyścisz. Czyli od momentu poczęcia, poczekaj, kwiecień to 4 miesiące i teraz grudzień, 5 miesiąc, listopad, 6, październik, 7, wrzesień. W sierpniu byłaś poczęta, tak? 66 roku. Więc od sierpnia 66 roku w swojej głowie wchodzisz w brzuch mamy w każdym miesiącu, czyli we wrześniu, w październiku, w listopadzie, aż do tego kwietnia, wyciągasz energię tą negatywną, tą, którą mama czy rodzina karmiła ten brzuch, że to będzie chłopiec na 100%, i wypełniasz energią miłości. I pierwszy miesiąc ciąży, drugi, trzeci, aż do 9 sprzątasz ten brzuch mamy, czyli swoją energetykę, tak? I odpuszczasz tym osobom, które wyraziły życzenie, że ty masz być chłopcem. I zacznie się ta energia
naprawiać. Zacznie odchodzić ta element tej męski, tak? Kiedy tam myślano, że będziesz chłopcem i wrzucono ci energię chłopca. Przecież latałaś po drzewach i z chłopakami po boisku, no bo miałaś być chłopcem. I wypełnij energią miłości. I jeszcze wybaczeniem tym osobom, które chciały, żebyś była chłopcem, dobra? Bo one, no, tak było, nie? Ja sama wiem, że taki sam problem miałam z córką, że byłam tak pewna, że to będzie chłopiec, przecież nie było tego USG, które ustalało w tym 80-tych latach, jaka płeć będzie. I ja byłam przekonana, życzyłam sobie, byłam przekonana, że będzie chłopiec wreszcie w tym rodzie, a tu dziewczynka. Więc cały czas karmiłam moją córkę energią, no, sprzeczności, tak? Bo dawałam jej energię akceptacji dla chłopca, a dziewczynkom nie. No więc ona jest jak facet, wszystko bierze w swoje ręce. No i porobiłam ten porządek i dopiero wtedy weszła w fajny związek. No i tutaj lecimy, kochani. A, wracamy do Basi, bo nie, Basia to już, Basia zrobiona. Czy mam obciążenia rodowe, co mówi moja data urodzenia? Kasia, 18 luty 59, witam w klubie. Oczywiście, że tak. I to na 100% magią, bo ja jestem też ten rocznik, więc ja wiem, o co chodzi, że... I to ezoteriusz, kochani, mi powiedział, że jak nie lubisz, nienawidzisz kopru, to w twoim rodzie robiły babki, prababki czarną magię, miłosną magię, może nie czarną, ale miłosną magię, bo tam dodawano kopru, a ja wstręto kopru, tak? Więc ja tutaj widzę te same liczby, pani Kasieńko, co u mnie. W związku z tym na bank obciążeniem rodowym jest działanie magii. Więc będzie pani się borykała ze wszystkim, bo magia daje nam problemy w związkach, problemy finansowe i problemy zdrowotne. Jeszcze pani ma tutaj w dacie urodzenia oszustów, czyli jeżeli w rodzie były osoby, które były nieuczciwe, nierzetelne, okłamywały, czy były nieuczciwe od A do Z, to pani teraz musi ten dług spłacać. Na pewno tak jest. Jest pani osobą upartą, łatwowierną, więc tym łatwiej panią wykorzystać rodzinną, bardzo kłopoty rodzinne, pani specjalność. Też to wynika z tych obciążeń rodowych. Co tutaj zrobić z tą magią? Bo pani mnie tutaj nie prosi o uzdrowienie rodu, więc ja tego nie zrobię, ale mogę pani podpowiedzieć. Proszę usiąść sobie w zaciszu domowym, zapalić świecę i z całego serca wybaczyć, odpuścić swoim przodkom to, że uprawiali tą magię, robili tą magię, zajmowali się tą magią. I jak pani to zrobi, to za chwilę poprosić wszystkich, których ta magia ukrzywdziła, zrobiła krzywdę, o to, żeby wybaczyli pani rodowi i wszystkim tym, którzy no, zrobili krzywdę komukolwiek, kiedykolwiek. I zrobić to kilkakrotnie, nie w ciągu dnia jednego, za parę dni znowu, tak naprawdę z serca, jakby pani zobaczyła cały swój ród i te rzeczy, które się tam działy w tym rodzie, że ten pani ród gdzieś ukrzywdził kogoś, poprosić, żeby te skrzywdzone osoby wybaczyły. I pani też tym swoim przodkom proszę okazać wdzięczność i też odpuszczenie i wybaczenie. Gdyby ich nie było, pani by nie było, dlatego mówię o tej wdzięczności. Oni też swoje tam przerobili, też pani dusza pewne rzeczy chciała przerobić, więc zrobić to, odpuścić, wybaczyć i poprosić, żeby wszyscy ukrzywdzeni też wybaczyli. Obejrzyjcie sobie ten Nasz Dom, ten film Nasz Dom, brazylijskie medium Chico Xavier rozmawia ze zmarłym lekarzem, na faktach jest to oparte i on tam mówi, jak to jest, że oni słyszą to, co mówimy, to, co robimy, że każde dobre słowo, które wypowiadamy pod ich adresem, tych nieżyjących, jest istotne. Często się mówi, nie mówmy źle o zmarłych. Tu nie chodzi o to, żeby
nie oceniać ich uczynków, czy nie mówić źle w kontekście, że to była zła osoba, tylko po prostu też o nich pomyśleć w ciepłą stronę, tak? Jest, że dobro i zło zawsze mieszkało z ludźmi. Nie ma dobra bez zła i odwrotnie. Więc coś po coś jest. Dla naszej naprawy przychodzi zło, które nas uczy rozumu. Że dzięki tym złym uczynkom jesteśmy w stanie przerobić coś, co jest dla naszej duszy bezcenne. Więc nie potępiajcie w czambu wszystkich ludzi, jak leci, bo coś złego zrobili lub powiedzieli. Pewno, że trzeba im dać szansę, żeby się naprawili, bo oni też będą potem cierpieli za to, co złe. Nasz dom, taki film, kochani. I jak to obejrzycie, tak od razu zrozumiecie, o co tam chodzi. Że trzeba okazać wdzięczność i miłość przodkom. Bez nich nie ma was. I tak życzę waszym dzieciom i wnukom i prawnukom, żeby one też okazały wdzięczność wam. Bo jak wy nie będziecie okazywali wdzięczności przodkom, to wasze dzieci, prawnuki nie okażą wdzięczności wam. No bo jak narozrabiacie tu, na ziemi, to jak będą mogli okazać wam wdzięczność? Poczekajcie, bo ja tutaj się rozgadałam. Proszę o uzdrowienie drzewa Edytka. Edyta. Ja przypominam, że ja jestem do waszej dyspozycji dzisiaj od 1.50 na TVN-ach, tak? I jutro też od 2.50 na TVN-ach i jadę do domku. Przypominam, że SMS-y do mnie 92544. Ale widzę, że piszecie, czyli zapisaliście. Edytka. 29 października, 72 rok. Czyli osoba zaradna. Wszystko ja sama. Kłopoty rodzinne moja specjalność, ale ja dam radę. Artystyczna dusza, nie wierzy w siebie, ciągle z siebie niezadowolona. Ach, wraca do przeszłości. Edytka, ja ci zaraz powracam do przeszłości. Możesz wracać do przeszłości, ale w tych aspektach pozytywnych. Jak się tam coś fajnego działo? A nie, rozdrapujesz stare rany. Nie rozdrapujemy, brak wiary w siebie. A jesteś przecież osobą, która wie, czyli tak zwana wiedźma, osoba, która wie, czuje, która ma moce sprawcze, ale zero wiary w siebie. I teraz, co tutaj w tym drzewie jest? Śluby ubóstwa, więc w kratkę pieniądze, głód. Już tutaj prowadzę program godzinę, przeszło i pierwszy raz karta głodu wyszła. Czyli Edytka, u ciebie nadwaga albo niedowaga, albo problemy z jelitami, albo z żołądkiem, tak? Bo jeżeli głód w rodzie był, ze strony mamci. Molestowanie, depresje, nałogi, śluby ubóstwa, zdrady, porzucenia. No i ten brak wiary w siebie. Zresztą wszystkie błędy z facetami możliwe robisz, co nie? Przyznaj się tu bez bicia. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, przekleństwa, uroki, śluby, ubóstwa niszcze, śluby, samotności, depresje, nałogi, zdrady, porzucenia, głód, molestowanie, brak wiary w siebie, choroby, z drzewa genealogicznego Edyty do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniam Edytę i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialne, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, zgoda w rodzinie, szczęście, żeby do pani przyszła. Odwołuję wszystkie kontrakty u Edyty z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi, śluby samotności, śluby ubóstwa na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko, usuwam energetyczne przyczyny wszystkich zaburzeń u Edyty. Drzewo Edytki jest uzdrowione. Dziękuję za SMS. SMS 92544. Telefony macie z Polski. Z kosmosu tylko nie ma. Naprawdę, ze Stanów jest numer telefonu podany, zaraz będzie, że możecie ze Stanów, z Kanady, z Wielkiej Brytanii, z każdego zakątka na świecie poprzez kartę kredytową. Pokażę wam się to wszystko zaraz. Więc działamy, kochani.
I kolejny SMS, bo przecież muszę się wyrobić, tak? Proszę o uzdrowienie drzewa genealogicznego, Maria. Mocno ściskam i serdecznie pozdrawiam. Marysiu, kochana. Maria się urodziła 28 lutego 54. No to tak, to cały tu zespół nasz, łącznie ze mną, no tu mnie to widać i słychać, ich tam nie, ale oni też składają pani życzenia urodzinowe. Ma pani dzisiaj urodziny. Nie powiemy, które, nie powiemy. Proszę być spokojną, ale życzymy wszystkiego dobrego. Ma mianowicie i miłości, i zdrowia, i full pieniędzy, żeby załatwić wszystkie ziemskie swoje ważne sprawy. Wszystkiego dobrego. Cóż to za prezent sobie pani zrobiła? Uzdrowienie rodu właśnie w urodziny. Osoba urodzona 28, przerąbana w związkach, ale z drugiej strony intuicja, wrażliwość ogromna, rodzinność, czyli kocham rodzinę ponad wszystko i wszystko dla nich zrobię, ze wszystkiego ich wyręczę. O, cała Marysia. I mnie zobowiązuje, co nie, Marysieńko? Na nogi uważać, na kręgosłup, na głowę, ciśnieniowe rzeczy. Sprawiedliwa, kochana, wrażliwa osoba. Poczucie osamotnienia, przedwczesne odejścia, depresje, to z daty urodzenia te depresje widać. Bardzo dużo modlitwy, bardzo dużo przerobione w tym drzewie, bo pewne rzeczy się wyzerowały. Choroby, ta samotność jakaś ogromna samotność. Czasem można być w związku i być dalej samotnym, co nie? Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, brak wiary w siebie, działanie złej, szkodliwej magii, depresje, przedwczesne odejścia, zdrady, poczucie osamotnienia, molestowanie, choroby, nieuczciwość z drzewa genealogicznego Marysi do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. I wypełniam Marysię i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością. I proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie, psychiczny, fizyczny, pieniądze, zgoda w rodzinie, wiara w siebie, szczęście, żeby do pani przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty u Marysi z tego i z tego świata, przysięgi, śluby samotności, śluby ubóstwa na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Usuwam energetyczne przyczyny wszystkich zaburzeń. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Bardzo dziękuję, przytulam do serduszka i wszystkiego dobrego. I mam jeszcze dwa, mianowicie Aleksandra, urodzona 20 marca, dobry człowiek bardzo, po strasznych przejściach. Proszę o uzdrowienie drzewa, serdecznie dziękuję, pozdrawiam. I pewno, że zrobię, poza anteną, bo nie zdążę, chociażby nie wiem co. Więc na pewno to zrobię. Na pewno. Ja, wie pani, no żeby coś tutaj podpowiedzieć a propos tego rodu. Uroki, przekleństwa, zawiść, więc klątwa, więc na pewno ciężko bardzo. Ale ja to zrobię po audycji, obiecuję, Aleksandro, bo Edytka, 29.10.72, miłość. Miłość. Ona napisała tylko hasło miłość, bez uzdrowienia. Zaradna dziewczyna, przebojowa, pełno lęków, kłopotów rodzinnych. Jak miłość? Miłość jakieś... co tu się nie dzieje? Jakby facet, który jest obok, jakieś wiadomości, jakieś oświadczyny, a z drugiej strony jakaś udręka. Tak. U pani w tej miłości góry, doliny, źle i dobrze, pełno lęków jakichś. Zaraz zobaczymy, co to się tutaj zadzieje z tą miłością. Nawet jakby tutaj miała być zmiana stanu cywilnego, to nie będzie tej zmiany, bo pani się zbyt boi, ale pani nie będzie sama. I albo to jest ten mężczyzna z przeszłości, albo się naprawi ten, który przy pani jest, bo ja tutaj widzę, że góry, doliny przy nim, czyli fajnie i niedobrze, i fajnie i niedobrze. Ale uważam, że pani sama nie będzie, że jeżeli nie ten mężczyzna, który jest, to mężczyzna z przeszłości, czyli kogoś, kto pani zna, oświadczy się, ale ja wątpię w to, żeby pani się zgodziła, bo pani za dużo przeszła. Edytka,
ściskam, pozdrawiam, bardzo dziękuję. Aleksandra, tak jak obiecałam, zrobię na 100%. Dzisiaj pierwsza 50 na TVN7, potem na TVN-ie jestem, jutro też jestem w nocy. Teraz to był ostatni program tutaj na TVR. Mam nadzieję, że wrócimy za niedługo. Pięknie wam dziękuję, że żeście włączyli telewizory i mnie słuchaliście, oglądaliście, dzwoniliście, pisaliście. Kłaniam wam się, czekam na was w nocy. Spróbujcie, żeby was nie było, szczególnie w nocy z piątku na sobotę. Dziękuję, bądźcie zdrowi, szczęśliwi, żebyście mieli szczęście w życiu, a poza tym zdrowiem, prawda? I żebyście mieli też finanse, żeby życie nie było takie trudne. Wszystkiego dobrego, całuję, dziękuję bardzo, do zobaczenia wkrótce.